You gotta run and don't look back. This is over. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek Red Dead Redemption. Po nieudanym, czy bądź inaczej, po udanym skoku na stado owiec i sprzedaży nieswoich owiec wpadakowaliśmy się w konflikt twarzą w twarz z Lawidikusem, naszą zmorą, bogatym biznesmenem, który się zaparł na nasz gang i który bardzo mocno nie lubi Dutcha. Po poważnej strzelaninie udało nam się odciągnąć przeciwników, żeby Dutch mógł wrócić do obozu z resztą. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. So, we moving? Yeah. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. No dobra. Charles, come on. Chodź, Charles. Now where have I heard that before? Gdzie jest Charles? Tam jest Charles. No dobra, jedziemy, Charles. Jedziemy na zwiady. Obadać nowy teren. Koń brudny, trzeba go... Dobra, zaznaczmy sobie to na mapie. Bo to mam wrażenie, będzie jakaś dalsza, dłuższa podróż. Tutaj, tak? Za granicą tego stanu. Okej. Okay. Jedziemy, Charles. Jedziemy obadać nowe miejsce. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. Fast. No musimy i to szybko, bo no rozrabialiśmy. Swoją drogą ciekawe, ile przegapiliśmy różnych dodatkowych questów. They must know where we are by now. So we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. No, chłopaki sobie powoli zdają sprawę, że są, kurde, gangiem kryminalistów. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. And this is a big country. But now, with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. No zdecydowanie, zwłaszcza, że jedziemy teraz po drodze, która jest, na której wiedzą, że mamy nagrody za nasze głowy, więc to bardzo szybko ktoś nas może odstrzelić. Seems very open.
best in the rain, neither. Well, let's take a look around. No nie wygląda to źle jak na nowe miejsce, na obóz. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Yeah. Okej, okay, znaleźliśmy jakieś ciało. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Shoot first, bait second. I'm gonna shoot for the sake of it. Alright, Charles, let's go take a look. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Nie do końca wygląda na empty. Tu jakieś ciuchy wieszą. Nie wygląda to na całkiem opuszczony obóz, tylko na taki jeszcze niedawno zamieszkały obóz. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. Nie no, nie widzę tu nikogo. Także myślę, że może być w miarę luźno. Co tam się dzieje w tym namiocie? Co ty tam znalazłeś? Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Dwie dziewczyny, matka z bójkiem dzieci. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? Jakąś Niemkę znaleźliśmy. Now go on, girl. Get out of here. Go, we need the land. Go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. No dobra. Let's see if we can pick up a trail. No dobra, będziemy ratować ojca. Let's go, boy. Charles, szukaj. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. Dobra. Charles znalazł trop. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Chłopaki się trochę ścieli. Widać, że. Let me check this. Charles, badaj ślady. Tędy? Dobra. What happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Wait a second, just want to look closer here. A szukaj śladu dalej.
O, zrobi zrobiciel. Okej, wzdłuż brzegu. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. No dobra, pomożemy, nie? Nie możemy tak dziewczyny z dwójkiem dzieci zostawić. Męża jej porwali. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh well, if it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while, a year or more. Wait, just let me make sure this is right. Jest bardzo dużo historii tego gangu. Ja ich nie czytam, bo żeby wam nie psuć zabawy. Możecie sobie poczytać te historie. Back to what you were saying. He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Kurde, ale klimat się zrobił. Za mglisty las, który mamy jakiś znaleźć. Chyba na pieszo pójdziemy, nie? Ty! Złaź z konia, na pieszo jest bezpieczniej. No dobra, jak nie chcesz, to nie złaź z konia. Seems deserted. Let's take a look. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Hilfe! Zabity? O, jest ich więcej. Z pistoletu trzeba ich więcej razy trafiać. Dużo, dużo więcej. Nie trafię go. Z takiej odległości. No dobra. Ale odpędziliśmy ich. Schneiden Sie das Seil durch, bitte. I thought you wanted to get this over with, Arthur. It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. No dobra, mamy zabrać tego osadnika do jego rodziny. Mam nadzieję, że możemy to zrobić na koniu. Skakuj. Come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Ja. Też fajny questik. Znowu przez ten las taki mglisty. Oczywiście zaraz nas ten nasz koń tu zrzuci. Albo się wywali, bo te nasze konie nie umieją jeździć przez las. Hmm.
muzyczka fajna. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wybite? Man, back there, why did they take you? Geld, money. Meine Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen lösen. O ja, wydobywają złoto. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Ciężko się tu im porozmawia, to słychać. No, teraz możemy trochę przyspieszyć. Odwieźć naszego niemieckiego przyjaciela nowo poznanego. Ale powiem wam, to jest ciekawe. Wydobycia złota jeszcze nie było w tej grze. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas! To były takie czasy, że tam wtedy emigrowało bardzo dużo ludzi. W jednym odcinku mieliśmy Polaka, teraz mamy Niemca. Vamos. Was für Sie. Ein Moment. Dankeschön. Sztabkę złota mu dał. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Kurka, konkretnie sztabkę złota mu dał. A to ciekawa historyjka w tym odcinku. Tak jak już wspomniałem, to były takie czasy, że ludzie z całego świata emigrowali do Ameryki. To była gorączka złota, wszyscy chcieli się wzbogacić. Także tam się mogły spotkać najróżniejsze nacje. Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. O, fajne miejsce znaleźliśmy na nasz nowy obóz. I w ten sposób jesteśmy w rozdziale trzecim Clemens Point. Fajne miejsce nad jeziorem. Można łowić ryby. I nie tylko. Zdobywasz sztabkę złota. Można ją sprzedać u dowolnego pasera z dużym zyskiem. No ciekawe. Co mnie trochę tutaj przeraża, to to, że ten teren, na którym mieszkamy, jest tak naprawdę trochę w terenie poszukiwanym. To znaczy tutaj będą nam łazili jacyś obcy ludzie. Zobaczmy, co Dutch powie jeszcze na temat naszego nowego miejsca. How you doing, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Jose says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish.
Czyli co, jedziemy z Dacią na ryby? Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over, Dutch. Dobra, to jest koń Ducza, to jest mój koń. Dobra, jedziemy nad... Nad potok, no. Let's go fishing. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ale dobra. Oca. Zaprowadź nas na ryby. Ktoś stoi na czatach? Ten Irlandczyk. No właśnie, przecież za plecami mamy jezioro. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Jose. Co nie zmienia faktu, że trzeba tutaj... Chłopaki sobie gadają, wspominają, a my musimy gdzieś znaleźć pocztę, żeby opłacić tą nagrodę, którą mamy na głowie. $85. Szczęście, szlapka złota powinna w tym całkiem nieźle pomóc. Now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. We don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. No, w Valentine nie było tak źle. Pod uwagę, że tam się dosyć mocno upiliśmy. Trochę strzelanin. Nie było tak tragicznie. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but... No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Dobra, czy przyjechaliśmy na ryby, tak? Looks like law up ahead. Play it cool. No jak mam play cool, jak jesteśmy poszukiwani? A ja mam nagrodę na głowie. Będzie awantura. Będzie awantura. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. Jakiś nasz kumpel siedzi w tej klatce. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. No dobra. Czyli musimy pogonić za pociągiem. Ale powiem wam coś. Za pociągiem pogodzimy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim. Zapraszam na kolejny odcinek. You gotta run and don't look back. This is over.